Narzekamy na to, że nasz rynek jest za bardzo otwarty dla innych producentów. Wiele krajów broni się certyfikatami. O ile się nie mylę, my również próbujemy coś takiego wprowadzić. Tak, jest to oddolna inicjatywa środowiska i branży, którą reprezentuję. Tutaj ujęłabym to inaczej, nie powiedziałabym, że się bronimy przed innymi producentami, natomiast bronimy się przed nieuczciwą konkurencją. I certyfikacja procesu wytwarzania zbrojeń budowlanych ma polegać na tym, ten certyfikat już w dniu dzisiejszym jest zupełnie opracowany, myślę, że od maja ruszymy już z tą certyfikacją. On ma polegać na prześledzeniu całego procesu wytwarzania zbrojeń budowlanych, łącznie od momentu zakupu tego towaru. Czyli w momencie, w którym branża wyrobów hutniczych była tak mocno dotknięta przez proceder wyłudzania podatku VAT, wiemy, jak istotne jest źródło zaopatrzenia. I celem tej certyfikacji jest obrona przed nieuczciwą konkurencją. Czyli chcemy dać gwarancję dla naszych odbiorców, że jeżeli będzie się zaopatrywał u wytwórcy zbrojeń, który przejdzie taką certyfikację, między innymi gdzie logo będzie Polskiej Unii Dystrybutorów Stali, będzie to gwarancja z jednej strony i jakości, a z drugiej strony odpowiedniej dostawy towaru. Na jakim poziomie będzie pracował ten certyfikat? Czy będzie to miało jakąś rangę ogólnopolską? Jest to inicjatywa oddolna, natomiast szukamy w tej chwili wsparcia w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Infrastruktury, żeby pomogły nam ten znak rozpropagować. On na pewno nie może mieć jak gdyby formuły nakazu, natomiast liczymy na to, że nasi odbiorcy, firmy budowlane będą zwracały uwagę, jaki towar kupują i towar o określonej jakości. Ja nie chcę to mówić o szczegółach, bo on będzie miał też swoje zalety dla firm między innymi budowlanych. W tej chwili jest zupełna dowolność w wymiarowaniu zbrojeń, czyli firma, która nie sprawdza dokładnie, jak jest obmiarowany, wygięty dany profil, może płacić za powietrze po prostu. Także chcemy, żeby mogła nastąpić uczciwa konkurencja i żeby można było konkurować na uczciwym rynku.